Co wy myślicie, co tu Zoltan robi wśród byków? Niby wykastrowane, ale czy wszystkie? Siemandero. Siemandero, byku. Wpada taki mały elemencik, wygląda na takie przesuwadło jakieś. Tu taki cyngielek do łapania. No, takie coś. Takie coś malutka. Tam Tomasz walczy ze swoim. Ołów. No to na przełamanie po takim elemencie. Dobra, bo mi złamiecie tutaj wykrywacz. Na razie, byki. Tak, takimi elementami, moi drodzy, elementami nie będę się rozwodził tak szybciutko. To jest prawdopodobnie obudowa od tego noża wsuwanego. Stają coś tam, tak. I wpada stara klamka. Uchwycił taki od szafki, od drzwi. Ups. No nic szczególnego. Jak na razie nic szczególnego. Zobaczymy, co będzie dalej. No teraz, moi drodzy, wpada łyżeczka. A raczej to, co z niej zostało, ale nie wiem. Zobaczcie, takie jakieś wzory, ale patrzcie tutaj, co tu się dzieje. Grawerów, jakieś litery poodwracane. R, B, W, albo to tak będzie, ale jakieś krzywe, pokrzywo powybijane. Tutaj jakiś kolejny znaczek. Wiecie co, ja nawet wam powiem, że nie wiem, jak to mam trzymać. Ja nawet nie wiem, jak trzymać ten kawałek łyżeczki, Tomi, od której strony tu jest napis. Chodź zobaczyć. Chodź zobaczyć. Ale jaka toporna, taki mały kawałek, a waży. No zobaczcie, kochani, sami. Nie wiem, bo kto sobie tak wybijał. Zero pojęcia. Dobra, Tomi. Ja tu na monetę czekam, ale pa ile ma tych? Jakieś hieroglify, kuźwa, ja nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, to my tutaj się jeszcze porozczulamy nad tym kawałkiem tego czegoś. WK albo MK? Cholera wie, nie? WKZ, ja mi się wydaje, że... Ta WKZ, no to jak WKZ, to właśnie w Polsce teraz chyba są pobory, także my tutaj ubrani stosownie, także można się szykować. Dobra, zasypujemy, bierzemy. Tak dziwna taka, nie? Dobra, kochani, do następnego dołeczka. Oby był. No, wam powiem, że przez chwilę Michał ucieszyła, mówię, o, trafiłem pierwszego w życiu janczarka. Tom, jak się nazywa ten dzwoneczek? Janczarek czy Janczarek? Janczarek. Ale nie trafiłem, spokojnie. A tu takie coś wyskakuje, patrzcie się. Wyskakuje, tak wystawało, taka kuleczka, ale mówię, będzie zacny, będzie dzwonił. Nie wiem, co to jest. Jakaś kulka do zabaw. Ale widać, że tutaj był gwincik. Tutaj też coś wystawało. Może być taka ozdoba, po prostu, wiecie, kulka od bramy, od łóżka. No już można sobie wymyślać tutaj. Ale mi się Michał ucieszyła. Mówię, kurde, Janczarek pierwszy będzie, nie? Ja, jasne. Chciałoby się, kurde. Ach, dobra. Nic nie poradzimy. Powiem wam, moi drodzy, że nasze morale były wielkie. Najpierw hammer. Dobra, no troszeczkę za wysoko mierzyliśmy. Jakaś monetka inna, srebrna. Potem zjechaliśmy do baby na wózku. A teraz chodzimy i chcemy jakąś jedną chociaż. Dobra, Tomasz ma, lecimy. Bo wam powiem, że już chodzimy, a mieliśmy przed sobą przeszło 2 godzinki drogi do Irlandii Północnej. Pokaż to. Ale zajazd, nie zajazd, gratulacje. Hibernia będzie. Hibernia. Może mówić. Nie wiem, czy wam pokazywać, bo z tej monetki nic nie dojrzymy, ale będzie chyba, jest pierwszy krążek. Zawsze coś. Nie? O ludzie, no szczęśliwy znalazca. Deus, wymiót monetkę. Deus znalazł. A ja chcę teraz tylko guzika, tak? Tylko guziczek i będzie gitarencja. Jak już jest pierwsza, to się posypią. Brawo Tomuś, posypią się. Chyba nam, kurwa, się ze spodni nam się posypie. Gratulacje Tomuś, ja robię sobie przerwę małą. Dobra. Jest moneta, to jest najważniejsze. Bo tak kiepsko czasami, wiecie, zejść z pola bez monety. Mówi się wypad, pochodzić, fajnie, dotlenić się, no ale wiecie, o co chodzi sami. Dobra, szukamy dalej. No teraz był taki delikatny sygnał. Nie wiem, niektórzy lubią, ale sygnał.
Aż głowę mało nie rozwaliło. Ja nie lubię takich. Ja lubię delikatne, delikatnie skwierczące sygnałki. Ołów wyskoczył. Ołowik, takie coś malutkie. Na 100% ołów, trochę się utlenił, taki biały. Albo się palił, nie wiem. I tutaj ma takie wzorki, gwiazdka powycinana. No ale ja aż takim ekspertem nie jestem. Może kostka domina. Kostka domina to jest, Tomi. Na bank. No nic, zasypujemy tu bardzo głęboko. Zobaczcie, ile tego wygrzebałem tutaj. Ale pachnie. Jak pachnie to drzewo, te kwiatki na nim. Cudownie. No, moi drodzy, pierwsza część planu spełniona. Jest guzik, ale kuźwa, jaki guzik. Co ja się gówna naszukałem, nakopałem. Zobaczcie, jeszcze tutaj jakaś ziemia, niby deszcz padał. A to sama jakaś, kurde, skorupa się zrobiła. Dobra, ale guzik jest, to idziemy. Idziemy tak, wiecie, krok po kroczku, krok po kroczku. Niestety, jak to się mówi, z pustego to i wiecie, kto nie naleje, nie? Także, nie wiem, ja już czekam za Tomaszem, robię sobie odpoczynek. Będzie na pewno dogrywka, ale czy dogrywka będzie jeszcze robiona dziś, czy innego dnia, no to się okaże już w praniu. No nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu, tyle kilometrów. No są takie landy, na których nie ma po prostu nic. Nic się nie działo, nikt nic nie gubił i nic na to nie poradzimy. Ale przynajmniej jest sprawdzone, także ja czekam za Tomaszem i zobaczymy. Na pewno dogrywka, ale gdzie, co i jak okaże się w praniu. Dzień dobry, moi kochani. Minęło kilka dni, jest dogrywka. Jestem znowu z Tomaszem. Tomaszu, widzowie czekają! Cześć, kochani. Tomasz jest tutaj. Kochani, słuchajcie, no ostatnio nam nie wyszło. Teraz sami widzicie, ile tacy twórcy, którzy robią filmy na YouTube z kopania, ile muszą poświęcić czasu na to kopanie. No niestety, dziś walimy dogrywkę. Mam nadzieję, że nie będzie karnych. Mam nadzieję, że nie będzie rzutów karnych. Dogryweczka, jedziemy. A ja z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować Arturowi GT. Kilka tygodni temu wysłałem prywatne wiadomości. Chciałem bardzo prosić o pomoc dla jednej młodej, wspaniałej osoby. Tomi, znasz Majkę Roberta, nie? A, no tak, Majeczkę. Bardzo chciałem poprosić, jeżeli były tam informacja, poszła informacja ode mnie, przepraszam, jeżeli ktoś nie chce, nie musi, nie odpisywać mi żadnego żalu. Jest wielka piona. Ale odpisało kilka osób, chyba z 8 albo z 9 miałby filmik emitowany. Sorry za to, co mówię, ale jestem szczery. Miałby filmik emitowany we wtorek. Małe wyspolerowanie Majki kanału Exploring with Maja. Artur GT, jedyna osoba z 8, która powiedziała tak, że będzie we wtorek. Zrobię to. Arturku, dziękuję Ci z całego serducha. Mimo tego, że się nie znamy, zrobiłeś coś wspaniałego. My z tego nic nie mamy, mamy satysfakcję, a z takich kanałów, jak robi Maja i to, co robi, z tej mąki będzie chleb, a nawet bułki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bo tak jak ja jeszcze mówię, zaznaczam. Te osoby, które prosiłem i nie odpisały, ok, nie ma spiny, ale te, które odpisały, że będzie polecenie kanału na 100% we wtorek o godzinie tej i tej. Majka czekała z tatą. Majka miała mieć niespodziankę. Dobra, zostawiamy to. Arturek, dziękuję jeszcze raz. Wielka piona, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie z Tomaszem. Nie, Tomasz? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. I trzymaj się. Trzymajcie się, kochani. A my lecimy do grywkę. Bez rzutów karnych. Bez rzutów karnych, bo nie mam siły. Dobra, trzymajcie mordy do pierwszego kanału. Aha, do pierwszego kanału, do pierwszego dołeczka. A jeszcze mam tutaj uchwyt na kamerkę. Postaram się większość sygnałów kopać z Wami. Jedziemy. Heja. Osiem metrów, moi kochani. Tomek pobiegł do samochodu pod giera, bo zapomniał. Jest monetium! Jezu, jak ja się cieszę. Jest monetium. Już patrzymy, co to jest. Poczekajcie, wycieram w pory. I zaraz do Was wracam. Słucham? Nie wiem, Tomuś, bo zielone jak cholera, nie? Czekajcie, moi drodzy, przetrę, jeżeli dojrzę jakieś szczegóły, to Was poinformuję o tym. Po prostu. Yes, baby! Tak, moi drodzy, na 100% to jest baba na wózku. Ja już mogę używać tej nazwy, bo wszyscy ją używają, przyjęła się. I Wy wiecie wtedy, o co chodzi. Patrzcie, jest. Dobry znak, to mój 100 parę metrów, nie? Dużo śmieci, ale trzeba je po prostu obejść. Yeah! Lecimy dalej.
No a teraz, kochani moi, wyskakuje tak cudeńko. Myślałem, że to była część naczynia. Zobaczcie, ale jaki piękny sygnał. Ale tu jest dziurka u góry i mi się wydaje, że to był taki dzwoneczek. Zobaczcie, pięknie wygląda. Coś się dzieje, a zobaczcie ile przyszedłem. No kawałeczek normalnie. Jest pięknie. A przed chwilą walczyłem 15 minut ze sparowaniem słuchawek z wykrywaczem, bo coś się porąbało. Drugi raz już tak mam. Coś się dzieje. Dobra, mamy to. Do czegoś zacnego, mam nadzieję. No ja wam powiem, że tu walczę z sygnałem dobre 10 minut. Ale tu podobno coś zasnego się trafiło. Idziemy zobaczyć. Nie, wiesz, to Krzysztof, to jest pokaż. Bransoletka z ozdobieniami. Myślałem, że to są punce. Bransoletka czy drut? Nie, bo ozdobienia są i zobaczysz. No bransoletka jest. Tak, bransoletka, ale te punce nie są jednak, widzisz? To... Faktycznie bransoletka. A nie miedziucha jakaś. Jakaś miedziucha, bo za lekka jest i nie są punce, bo gdzieś wytarte są co chwilę. Dziecięce. Taki badziewiek. Ale zawsze biżuteria. A ja muszę dostać się do tego sygnału. Nie popuszczę. Muszę go wykopać. Zaraz się włączę, moi drodzy. Jeżeli ktoś by wam powiedział, że walczyli z sygnałem 15-20 minut, to oczywiście mogłoby być przenośni, ponieważ 3 minuty ciągną się jak wieczność, ale ja walczę chyba z 20. I nie mogę. Pinpointer tego nie wyczuwa. Sygnał przepiękny, czyściuteńki. Stałe ID 81. Kamloty, jak widzicie. Nie mogę, Tomi, nie dam rady. Nie odpuszczaj tego. Nie, jak nie odpuszcza, nie doszarpie się. Zobaczcie. Próbowałem wszystkim. Dobra. O kuźwa, przerwaj, za chwilę kopię dalej. Muszę to wytargać. Po prostu nie ma możliwości, żebym tego nie wydobył. Cokolwiek by to nie było. O ja pier... Nie wiem, moi drodzy, nie mamy pomysłu. Zobaczcie. Zobaczcie, co zrobiłem. A najlepsze jest to, że tutaj... Patrzcie. Już mamy glinę. A tutaj... No czyste srebro, Tomy, 79, nie? Powiedz, ja taki sam sygnał mam. No, Tomasz ma to samo. To samo, tak samo głęboko. I taki sam sygnał. Jeszcze jakby była jakaś linia, bym pomyślał, że może jakiś drut biegnie czy coś. Absolutnie nie. Brak pomysłu, a ja się nie dokopię. Nawet zobaczcie. Nawet digerek nie daje rady. A zobaczcie, jaką ma odległość digerek. Patrzcie. 10 cm jeszcze. Dobra, ja nie kopię, Tomy. Ja mam wywalone, nie? No nie dam rady, zamęczę się tym sygnałem. No kurwa, właśnie. Dobra, bastuję. Huh, wybaczcie mi to, no nie dam rady po prostu. Pierwszy raz się spotykam z takim. Walczyłem. Tomasz wykopa jakąś blachę, ale zobaczcie co ja tu odwaliłem, nie? Pum, nie ma go, ale jest. Jest dźwięk. Tomasz, przytrzymasz kamerkę? Ja powalczę z tym. Dla zasady. Ale u mnie nie widać jeszcze rdzy żadnej. Ty, Tomasz? Coś jest. Coś prześwi... Kurwa, nie wierzę. Puszka. Przysięgam. Ale w glinie, w warstwie gliniastej. Patrz. Tu przecież, kochani, nie będę kopał, prześwituję. Patrz, pokażę ci, zobacz, patrz. Widzisz, czy nie? Nie, puszka, zobacz. A z jak? Zmienił się sygnał, zobacz. A, w dupie, dobra. Na ile? Na 25. Zasypujemy. Ku, ja. A nie. Ale nie, już teraz strzelę. Masakra, dobra, do następnego, no. Chyba. A teraz chyba nam pionek do szachu wyskoczył. Nie wiem, co to jest, zobaczcie. Takie cudeńko. Tu jakieś... Coś tam prześwituje. Ale co to jest, to dlatego pojęcia nie mam. Czekajcie chwilę. Dojdziesz to mi teraz wzdłuż czy wszerz? No to ja idę tam. Bo mówię, jeden będzie chodził tak, a drugi tak. Ty, Tomi, ja chyba pieczątkę mam. No kurwa, zobacz. Ty, przysięgam, patrz. To pieczątka jest, no? Patrz się. Pieczątka. Przetarłem, a tu zobacz. Dobra, poczekajcie, kochani, przeczyszczę to. Ty, ja pierdolę, nie? A ja tu mówię, trafiłem pionek do szachów. Kurwa, przepraszam, trafiłem pieczęć, no. Patrzcie, mnie nie rozpoznamy. Próbowaliśmy to z Tomaszem dotrzeć. Ale jest przepiękna. Nie? Nie wiem, co tu widnieje, co to za herb. Ciężka to minie. No. Jest pieczęć. Patrz, no kurde. To zobacz. No pieczęć, tak. Pieczęć. A to jest lewa strona. To jakby się odbiło, to może by było coś widać, nie? Musisz popróbować jeszcze w domu. Patrzcie. Ładnie poczyścić we wodzie.
Ale no gratki, no coś ślicznego, nie? Ja pierdolę, dziękuję. A ja mówię, ty, kurde, ty pionek do szachów, nie? Śmiechawa, nie? Ale jest coś, wiesz, no to może pomachać na modrę. Jest! Zionek zrobiony. Ale kurde baja. Jak weźcie odbije, to zobaczymy to, co na drugiej stronie jest, nie? Ale zajazd. Jest, baby. Jest. Dokładnie. Przepraszam bardzo, bo obiecałem, że będę zakładał kamerę na klatę, ale niestety nie da rady, bo co chwilę nam pada. Ale mamy sygnał tutaj. Wygrzebałem go. Sygnał jest na 1000000%. Nie wiem, czy słyszycie. Zobaczcie w słuchawkach. Dobra, pimpek. I jedziemy. Jak będzie kaszana? Jest, od razu wrócę. To będzie kaszana. Kaszana będzie. Już to widzę. O właśnie. I takie gówna też wychodzą. Pyk. Tu rybka. O, chyba przenosimy się na land z tamtej strony. Jakaś fajna górka, fajne drzewko na górce. A nóż, widelec, a łyżka. No nigdy nie wiadomo. Trzeba zbadać teren. Także Tomasz już podąża tutaj w moją stronę i chyba będą przenosiny. Tak myślę. Szkoda czasu. 71 i mamy monetium i otwieramy, patrzymy, jeszcze patrzcie, jaka ziemia przylepiona. Dobra, Tomasz, ustawiony jestem. Strzelaj. Jaki hammer? Euro. Przysięga na Boga, nie? Jeden euracz. Dobre i to, nie? Jeden euraczek wpada. Na szczęście. Patrzcie, mój drodzy, no nie wierzę po prostu, nie? A ja mówię, takie brązowe, mówię, coś zacnego, nie? A się zagotowałem. Dobra, jest Jurek. Hop, do Kenesi. Tutaj mi szwagier ucieka, a tutaj... Patrzcie. Czyściuteńka 81, już wykopana. Dołek zakopany, nawet nie wiem, gdzie ma tak kopiesz, nawet nie widać. Tutaj był. Tu był dołeczek i mamy to tutaj. Czysta 81. Patrz, to już tu jest. Kurwa, łuska. Tak. Ale kurde. Ta nie pełniak? Nie. Ty nie wiem. Łuska. No, ale jaja. Ale byłem pewny, że moneta, nie? Ja też byłem pewien, bo pokazywało, a to widzisz, jakie są niespodzianki, ale... Dobra, ale zobaczymy, co za łuseczka w domu. Fuh. Ci powiem, że się zagotowałem, nie? Ja ci powiem, że już opadam z sił. Idziemy na drugi land, bo nie dotrzemy tam w końcu, nie? Możemy. Wy nawet sobie, moi drodzy, nie wyobrażacie, ile upłynęło czasu. Tam jest dzik, ryje. 71. Tu ją widzę. Tu ją widzę. Jest monetium. Jest monetium. Jest monetium, już trzemy. Baba na wózku! Dobrze świadczy, ale ty dopiero druga, nie? Ale w ładnym stanie. Baba na wózku! Czekajcie. Tak, musiałem troszeczkę użyć. 1931. Zobaczcie, w jakim pięknym stanie jest. Wow. Ale to i tak powiem, że się podniecam, cieszę się, ale malizna, totalna malizna. Tyle, co my przeszliśmy kilometrów dzisiaj. Ja jeszcze jestem po nocce. Zszedłem z nocki, 7:10. Jest godzina chyba 14. Ciężko to widzę, a jeszcze dzisiaj kolejna. Dobra, mamy monetę, jedziemy dalej. Dobra, wiem, moi kochani, że trochę daleko. Ale siadło! Siadło, lecę. Ty, nie będę tak biegł, bo wszystko pogubię. Moglibyśmy się spotkać pół drogi, byłoby lepiej, nie? Ale tyle chodzenia, Tomasz, co? Ale nie mów, niech widzowie zobaczą, a nie słyszą. I mi też nie gadaj. Ja pierdziel. Tyle kilometrów, co musieli tu coś zgubić, coś działo się kiedyś. Dobra, dawaj mi do łapy, nie pokazuj, dawaj mi do łapy, ja się odwracam. Nie, Krzysztof, ja się nie ruszałem, zrób fotkę. Gdzie jest? Jest. Sixpensóweczka będzie. Nie, coś innego. A co to jest? Coś innego będzie, bo zobacz, mi się wydaje, że to będzie... George V.
George V Sixpence. One shilling. One shilling. Nie miałem jeszcze. 1922. O. Kurwa mordo. Mua! Dziękuję. Ja pierdolę, jest. Chodziłem 2 godziny. No weź nic nie mów, nie? Mamy to. Nie, a to oto szczęśliwy znalazca. Dzięki panu. Da mi się jeszcze kurcie zabiera. Nie dam się nacieszyć. Jezu, to mi siadło. Ja już kurwa ci powiem, że siły nie miałem, nie? No przecież w tym przeszłym po skosie te pole i mówię, no nic, piękny jest, 1922. Można? Można, ale wam powiem kochani, naprawdę zrobiliśmy z Tomaszem tyle kilometrów, wam przed chwilą mówiłem, że ja padam po nocce. Tomaszu, jeszcze raz. Dziękuję. Yes, baby. Piękne. Jeszcze zbliżonko, odwracamy. Poczekaj, to muszę. Mordeczkę tak, potem, tak, jeszcze mordeczkę pokażemy. Co, jeszcze pochodzimy z godzinkę, nie? Pochodzimy, kurczę, bo już teraz parę razy złapałem, bo powiem ci, że już byłem taki zdołowany. Jest. A jeszcze mamy plan na sobotę rano, ale to nie będziemy zdradzać. Zobaczycie, nie? Niespodzianka. Zobaczycie wkrótce na filmie. Chyba wyraz trzymacie tak przy siłach, nie? Ci widzowie, on trafi, nie? Do specjalnej monieciarki. Dawaj go, dziada tutaj. Jaka puściutka, moja tak samo, dwie monetki. Jeszcze nieużywana. Nie? Aj, pieczątka. Dobra, mamy to. Poprawiły się troszeczkę morale w stadzie. W stadzie było polowanie. Kurczę, polowanie się nie udało, zwierzyna uciekała, ale jednak miesz głowa rozbolała. Jest pięknie. Gratulacje dla Tomka jeszcze raz. Dziękuję. I będziemy dalej. Nawet nie pytaj. No ja już wam powiem, że z takiej pozycji jaki hammer. Powiem wam, że z takiej pozycji jajecznica na boczku. O, jajecznica na boczku. Jakby jajecznicy bym jadł na boczku. Tak się nakopałem. Znowu kamloty jakieś. Pff, klamra, ale to nie będzie koninka. Chyba mi się wydaje, że nie koninka. Od paska. Od paska ludzkiego coś takiego, ale... Ale wysiadam. Chyba będzie koniec. Chyba wysiadam, Tomuś. Zobacz, ile się nakopałem za taką klamrą. Masakra. A ja wiesz, co znalazłem? Na 40 cm. No. Igłę do szycia. Igłę do szycia? Zdjęcie zrobiłem, bo byś nie umieścił. Co ty gadasz? Ale ja wam powiem, kochani, że jeszcze chyba z 10-15 minut udajemy się w stronę auta. Czas odpocząć. A pojutrze? Powiemy, plaża. Ale taka konkretna plaża, że witki opadają. Ja przysypiam, nie? Co ty gadasz? Na przysypiam. Ja to jeszcze bym... Także co wybierać czasami? Praca, znaczy sen po pracy w nocy czy kopanie? Można się przespać na kopaniu. Co, dwa w jednym. Zdobienia ma tutaj i takie końcówki. No proszę bardzo, ja tutaj gadu, a... Fajki coś czy co? To muszę to ciężko rozkminić. A jaka igła, pokaż? Igła wywaliłem ją, żeby ktoś nie... Jak wywaliłeś? Fotkę zrobiłem, nie? No to fotki nie pokażę na filmie. Nie, tobie chcę pokazać. Dobra, kochani, jeszcze podrepczemy z 15 minut i będzie hasta la vista. Zobacz. Znów mi się wydaje pozycja jajecznicy na boczku. Wlatuje guzik ołowiany, ale zobaczcie jaki dziwny. Pokażę, żeby ładnie było widać. O, zobaczcie. I jeszcze nawet jest z całym uszkiem takim malutkim. O, tak wam pokażę. Przepraszam bardzo, wziąłem za nisko. Ołowiany guzik w takie kształty. Mogłoby jakieś oczko być w środku. Nawet bym się nie pogniewał. I wydaje się, że już praktycznie ostatnia znajdka. Ale jeszcze mamy jakieś 100-150 metrów do przejścia do autka. Także zobaczymy. Jakie kopanie należąco, nie? Czasami i tak bywa w życiu. Dobra, mordy. Zobaczymy zaraz, co będzie. A jak nie będzie nic, to się po prostu z wami pożegnam. Ile? Blaszka. Dobra, moi drodzy, tutaj był ostatni syjon, który wykopałem, okazał się małym ołowiem. Co, rezygnujemy, ja padam na face, starczy. Nie, Tomaszu? Tak. Lecimy, zawijamy się. Jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał. Nie dla motywacji, bo motywacja jest, po prostu, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. U Zoltana Odkrywcy. Trzymajcie mordeczki, serducho. Do następnego, aż mi ciężko gadać, nie? O, ale dogrywka. Dobra, ale karnych nie będzie, odpuszczamy karne. Puszczamy to w eter. Trzymać się. Heja, do następnego.